Cześć, jestem Wojś, a dzisiaj gramy, słuchajcie sobie, w Bed Warsy w Minecrafcie. Naprawdę bardzo długo czekaliście na ten odcinek? A jak na serio? Serio gram 1 na 3? Nie wiem, jak tu wygląda mapa, a gram sam na 3. Zajebiście, dobra. Coś czuję, że to będzie naprawdę świetna rozrywka, jeżeli w ogóle przejdę jakkolwiek. Jeżeli w ogóle jakkolwiek przeżyję, to będzie bardzo dobrze. W ogóle ta mapa trwa około godziny, więc dajmy sobie za cel, nie wiem, przeżyć tak z 20 minut. O, nie, no nie z 20 minut, bo 20 minut to by trwał pełny odcinek, jakby to wiecie, jakoś super długo miał być. Ale na przykład, nie wiem, powiedzmy sobie, że jak będziemy tak żyć przez jakieś takie 10 minut, to już naprawdę będzie bardzo fajnie i zostawiacie wtedy łapkę w górę, a ja wtedy wiem, że chcecie więcej odcinków z Bed Warsów. Dobra. Ciśniemy na środek. Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie są moi przeciwnicy, czyli niebiescy. Mam nadzieję, że może to są jacyś gracze, którzy no, nigdy w życiu nie grali w Minecrafta, a od razu poszli na Bed Warsy. To by było dosyć spoko. Okej. Jak tam wygląda sytuacja? Okej. My sobie tutaj zbierzmy wszystko i lećmy szybko, szybko. Mamy 9 w sumie złota, to jest całkiem chyba dobrze. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra. Nie wiem, gdzie mamy łóżko kompletnie. To się gdzie ja mam łóżko? Dobra, weźmy tego miecza. Jakieś zbroja. Ten iron. Ty reszta za tego. Dobra. W każdym razie mamy tu łóżko u góry chyba. Tak jest. W ogóle włączyłem dźwięki w Minecrafcie, bo wiecie, no chyba się lepiej ogląda, jak są dźwięki, ale myślę, że i tak nie będziecie słyszeć tych dźwięków, bo no po prostu mam tego. No bo po prostu no będzie muzyka puszczona, no. Wysłowię się. I dobra, jest dwóch tych na jednego. Dwóch na jednego, czyli no tak jak na Wingmanie ostatnio grałem. Jeżeli odcinek nie jest jeszcze na tubach, to będzie taki odcinek. Spokojnie. Oglądajcie. Ty fakt, dobra, weźmy sobie jeszcze, zróbmy do końca tą zbrójkę. Jakieś jedzonko, bo może się przyda. Nie wiem, jak tutaj się szybko traci jedzenie. Dobra. Siup, siup, siup. No i okej, myślę, że możemy iść na nich. Ty, ej. Jeden idzie tam, ej, widzicie to? Jeden idzie w tamtym kierunku, to w sumie ja bym zniszczył ich łóżko teraz. Nie mam kill-offa, ale może nie zabudowali. Tak jest! Słuchajcie, mamy łóżko niebieskich. Okej. Okay. Ej, na dwa strzały poszła. Dobra, jeszcze tam tylko jednego i mamy to. To dobra. To dobra. Tak możemy grać. Spróbujmy go znaleźć. Tam jest. Dobra. Słuchajcie, mamy ogólnie bardzo dużo złota, co mnie bardzo cieszy. Wygraliśmy, dobra. 3 minuty 40 sekund. Super gra, super gra. Naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się zagrać. Dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy pierwszą gierkę. 3 na 1 nawet prawie. Idę na następną i mam nadzieję, że będzie po prostu więcej graczy. No przynajmniej, że będę z kimś więcej w drużynie, bo tak średnio by było. Ogólnie jest 10 graczy na 32 możliwych. Może będzie, wiecie, może dojdzie jeszcze kilku graczy, mam nadzieję. O, dochodzą, ale jednak odchodzą. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, bo jeszcze sobie tutaj tak chodzę. Widzę, że tutaj skopowali bardzo, bardzo z innych serwerów i tak dalej, z lifehacków, ale to tam mniejsza. Przeczytałem sobie, co tutaj pisze i tak dalej. Ten cytacik, no to spoko, nie? Nie wiem, po co on w ogóle jest na tym serwerze, to czy akurat w tym miejscu. Co prawda, czy z twoim teamem utrudnianie gry innym będzie karane. Jak można w ogóle utrudniać gry na tym, na Bed Warsach, bo chyba nie wiem. Znowu jestem sam. Co ja, kurde.
Ja rozumiem, że ja dzik jestem, ale żeby samemu grać? Dobra, niech będzie. Nie wiem, czy tam gdzieś wybierania po prostu teamów nie ma, ale jestem taki cofnięty, że nie mam najmniejszego pojęcia, jak to się robi. W ogóle 7 zielonych, ty. 7 na jednego? No to fajnie. Czy spada ktoś? Dobra, idźmy do tego środka. Może się uda jakoś szybko to zrobić. No i co, naszym celem tym razem jest... O, nie odpaliście jako pierwsza drużyna. Czyli na przykład jakby odpadli niebiescy przed nami, to już jest bardzo dobrze. Niestety, ale tam widzę, że inni też się budują od razu do środka. Myślałem, że tylko ja będę taki, wiecie, fajny, żeby takie coś robić. Okej. Szybko, 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 szybko. No okej, mamy. Możemy wracać. Dobra, zabudujmy sobie tak. No i co? No i spróbujemy coś zdziałać. Mam nadzieję, że się uda. Nie wiem, czy nie możemy kupić przypadkiem tego najlepszego mieczyka. Znaczy, no, siekierki. No to jest chyba 1,12, bo ja jestem na 1,12, więc tutaj siekierka kosi. A dług? Nieskończoność płomień, ale tu jest jeszcze moc. Ale kurde, 1 gold brakowało nam. Ajajaj, dobra. Wiecie co? Kumy to. To i to. A gdzie to jest on żelazo? Bo nie wiem. A na dole, dobra. Jeszcze zobaczmy, gdzie mamy łóżko, bo przydałoby się go zabudować troszkę. Dobra, brąz. Tak, żeby po prostu mieć kilof jakiś, nie? Kilof, okej. No i szybko, 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 no, na górę, bo tam chyba na samej górze jest łóżko, ile się nie mylę. Tak przynajmniej powinno być, a jest... No tutaj jest, dobra. Faktycznie. Nie chcę się tego jakoś super zabudowywać, więc no, wybaczcie. Chcę po prostu tak, żeby no, mieli problemy, jak nie mają kilofa, nie? Ja sobie zejdę jeszcze tutaj na dół, bo potrzebuję żelaza. Ta, to jest drabinka w ogóle, dobra. Nie zauważyłem. Spróbujmy sobie tutaj zrobić jakiegoś lepszego armora. Fuck, mogę tego. Dobra, mamy hełm, mamy tego. Kolczatkę za 7. Mamy lepsze buty. Przynajmniej powinniśmy mieć lepsze buty. No i czy są moje buty, halo? Aha, bo gold. Dobra, to jednak nie. Zróbmy sobie w ten sposób, dobra. A jestem obsrany, nie wiem dlaczego aż cyka tak okropnie, nie? Zielony, fuck. Żółty. Spadł zielony, dobra, ale patrzcie tego jak jest ubrany. Czy zieloni przejęli cały środek, o cholera, dobra. Co tam się dzieje? Nie no, zdobyli, no co tu dużo mówić. A jakbyśmy lepiej poszli jakoś tak okrążnie, by mogło być ciekawie. Dobra, spróbujmy zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. Kurczę, nie fajnie. Nie fajnie, jestem sam tutaj. To w ogóle czerwony jest. O Jezus, nie, muzyka. Poczekajcie. Fuck. No. Sorry, ale nie, muzyka w Minecrafcie to jest jedna rzecz, której no po prostu nigdy nie zrozumiem, jak można tak zepsuć muzykę w grze. Tak pojęcie, no. Może nie do zielonych, może nie do zielonych? Przejdźmy sobie tam, tam są chyba czerwoni. Jakoś się, wiecie co, będę chyba jakoś... Niebiescy tam są, dobra. No jak się będę bardzo bezpieczniej czuł, bo wątpię, żeby mieli łuk. Jedyne czego się boję, to to, że mogą mieć... że zieloni mogą mnie tutaj zaatakować. Gdy mnie nie będzie. Ale okej. Budujmy się, w ogóle przeżyliśmy już 5 minut, słuchajcie. 5 minut przy takim po prostu...
obłożeniu. 5 minut przy takiej po prostu przewadze przeciwnika to naprawdę jest całkiem spoko wynik. Widzę, że tam ci zabudowali łóżko niebiescy. Dobra. Spróbujmy, no. Trzeba zaryzykować, no bo jak się gra samemu, to tak. Nie ma nawet jak taktycznie pograć. Na przykład na takich 7 zielonych, no to jeden żółty to tak średnio. Dlatego idę na niebieskich, bo ich jest po prostu dwóch, więc no mogą jeszcze nic takiego super nie mieć. Będą mieć najmniejszego seta i tak dalej, więc no. Najgorszego w sensie. Okej, mam nadzieję, że też nie widzą tego przejścia. To, że on jest super mocno widoczny, nie? I tak dalej. Ale okej. Może jednak nie popatrzyli w lewo, tylko patrzą na przykład w prawo i na środek, bo jednak no przeciwnicy tacy jak czerwoni, którym nie wiem dlaczego, ale zawodnik... Jezu, takie to jest straszne, jak to łóżko pęka, przepraszam. Czerwoni nie mają łóżka, słuchajcie. Zieloni tutaj ich całkowicie niszczą. O cholera, widzi mnie. Dobra. Mniejsza z tym. Ej, żółci nie mają łóżka. Ty to my. Fuck. To niedobrze. I to nawet bardzo niedobrze. Okej. Oni są aż tak głupi, że oni się nie będą bronić? Halo, ja im łóżko rozwalam, ej. O cholera, zielony. Dobra. Dobra, poczekajcie. Nie, gdzie jest łóżko tu? Czekajcie, będę chciał się tutaj skampić troszkę. Patrzcie to. Milenka, ja stoję na shifcie, nie? Ja stoję na shifcie. Czerwonych już nie ma. Co się dzieje ty? Słuchajcie, odpadła drużyna niebieskich, ja tutaj się chowam. Nie ma zbytnio sposobu jak tutaj uciec, więc może po prostu zagram ich na czas. Ale to się jeszcze zobaczy. Bimber wyszedł z gry, słuchajcie, jest 5 na 1. No jakby tak wszyscy wyszli, to by była szansa. Albo jakbym został sam na sam, nie? To by było też fajnie. Wiecie co mi się nie podoba, że ona coś tu je, nie? Ja się boję, że jakieś refy, koksy i tak dalej. Prędzej mi się głód skończy, niż ona mnie znajdzie. To też jest takie trochę... niefajne. Jak ona obserwuje tutaj, nie? O! Shift? Dobra, je. Ej, w ogóle masakra. Dobra, słuchajcie, 10 minut gry za nami. Ja się czuję naprawdę bardzo spoko, w ogóle ja to będę wam pewnie jakoś ciął. Oj. No to mam przerąbane. Idę rozkopywać, to jest już naprawdę bardzo, bardzo źle dla mnie. Pioron mnie zabije, pioron. Nie, Nie, piorun. Ej, patrzcie, jakby idealnie nade mną. Żelkowa nie. Okej, żelkowa. Czy tutaj się obracać? A żelkowa... Fuck! Fuck, no nie! Dobra, szkoda, ale... Kurczę, myślę, że się schował, nie? Dobra. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie. To by było na tyle. Trochę ta ostatnia mapka, trochę taka zlamiona, no ale co byście zrobili na moim miejscu, no. Dobra, trzymajcie się. Wielkie dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, jeżeli odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.